Dzień dobry kochani, ja mam na imię Magda, witam Was w naszym zielonym domku i dziś zapraszam Was na podsumowanie moich roślinnych zakupów. Zapraszam Was serdecznie. Dzisiaj kochani czas podsumować moje ostatnie roślinne zakupy. Byliśmy na wspólnych wirtualnych zakupach w OBI. Link do tego filmu gdzieś Wam się wyświetli. Pytałam Was, co obstawiacie, że udało mi się kupić, co wróciło ze mną do domu, także dzisiaj po prostu odkrywam karty i pokazuję, co przyniosłam. Pierwsza roślina to będzie jeszcze roślina, którą kupiłam w Biedronce, a nie w OBI, ponieważ ostatnio będąc na zakupach w Biedronce już w zasadzie miałam wychodzić, a za linią kasy znalazłam właśnie no i nie mogłam się oprzeć, więc wróciłam do domu z... No nie będę Wam tutaj krzakiem machać, bo już jest akurat posadzony. Wzięłam taką małą, sympatyczną morelę. Kosztowała jedynie 15 zł, natomiast trochę jestem pełna obaw, czy się przyjmie, ponieważ po odpakowaniu tego balotu, w którym była zapakowana, bo to są teraz sprzedawane rośliny takie kopane z odkrytym korzeniem, no to tych korzeni tam nie bardzo widziałam, muszę przyznać, także trochę mam wątpliwość, czy coś z tego będzie, ale zobaczymy. To jest tutaj wypisana też podkładka, to jest na podkładce z Ałyczy, więc mam nadzieję, że ta podkładka będzie miała zdolność do tego, żeby się fajnie przekorzenić szybko, bo no z tego, co ja tam odpakowałam, jak sadziłam tą roślinę, to muszę przyznać, że ja tam korzeni za bardzo niestety nie widziałam, także zobaczymy, no w najgorszym wypadku no, ryzyko nie było jakieś znaczne, a jakoś jak zobaczyłam ją, to stwierdziłam, że no mam chyba już taką potrzebę wiosny i z wielką chęcią właśnie zobaczyła pięknie kwitnące czy wiśnie, czy właśnie morele, pięknie też kwitną brzoskwinie. Brzoskwinie mam takie piękne, różowe, często kwiaty, także czekam na to wszystko, jak zakwitną jabłonie, no i przede wszystkim właśnie na kwitnące wiśnie, także taka pierwsza zdobycz, zupełnie nieplanowana, taka spontaniczna, taka można powiedzieć pod chwilą impulsu, którą no nie do koszyka, tylko po prostu złapałam i pobiegłam dalej, także taka morela, dajcie znać, czy hodujecie morele w swoich ogrodach, czy macie jakieś solidne plony z tego, jestem bardzo ciekawa, w ogóle jestem ciekawa, ilu z Was ma swoje ogrody, czy uprawiacie tylko te rośliny takie domowe, czy właśnie macie też może swoją zieloną przygodę na zewnątrz naszych domów. I jak już jesteśmy w temacie drzewek owocowych, to jak byliśmy właśnie na tych wspólnych zakupach w OBI, to zanim jeszcze weszło się do sklepu, były wystawione w zasadzie wszystkie rośliny takie na zewnątrz, rośliny ogrodowe i mnóstwo było też krzewów i drzew owocowych. No więc ponownie moja miłość do wiosennych, obsypanych kwiatami drzew, które co prawda delikatnie, ale w tej masie tych kwiatów pachną odurzająco, jeżeli jest piękny, słoneczny dzień, wróciłam z dwoma czereśniami. Dlaczego kupiłam dwie różne? Ponieważ kupiłam, pierwsza to jest odmiana Regina, natomiast druga to jest odmiana Cordia. Dlatego, że one wzajemnie dla siebie stanowią jako, wzajemnie się zapylają. Tutaj co prawda jest wymieniona przy Cordii, przepraszam Was, to jest mokre, po prostu z ogrodu Wam przyniosłam, a dzisiaj niestety pada, jest wymieniona jako właśnie zapylająca wspólnie odmiana Regina. Tutaj widzę, że nie jest przy Reginie wypisana właśnie ta Cordia, natomiast jeżeli poszukacie informacji w internecie, to właśnie one wzajemnie bardzo dobrze ze sobą współgrają, dlatego przy czereśniach warto też właśnie wybierać w ten sposób, czyli wybrać po prostu dwie odmiany. Muszę przyznać, że obie są świetne. Cordię miałam na pewno też w poprzednim ogrodzie i to była jedna z tych rzeczy, które było mi najtrudniej za sobą zostawić, bo generalnie jak się przeprowadzaliśmy i sprzedawaliśmy, to powiem, że najbardziej żal mi było naszego ogrodu, bo ogród był piękny i pielęgnowany, a teraz zaczynamy niestety od zera. No i posadziłam sobie też między innymi właśnie taką piękną czereśnię, która już urosła dorodna i miała piękne, duże owoców i tak już nawet rzeczywiście można było coś tam już skubnąć w tym sezonie letnim. Natomiast no już nie nadawała się do wykopania i transportu, bo powiem szczerze, że to była rzecz, którą miałam ochotę po prostu wyszarpać z ziemi i zabrać ze sobą. No muszę przyznać, że ten ogród to było coś, co było mi najtrudniej zostawić ze sobą, bo no bardzo byłam z tymi roślinami gdzieś tak związana. Bardzo mi się też podobały te kompozycje, które tam stworzyłam,
ale no po prostu mają nowych właścicieli i wiem, że bardzo ich cieszą, także tym razem postawiłam na takie dwie odmiany. No i zobaczymy, kiedy doczekam się pierwszych owoców na tych drzewach. To są drzewa dwuletnie, także nawet jest potencjalnie szansa, że już w przyszłym roku pierwsze owoce mogą być zawiązane, także trzymam mocno kciuki, także odmiana Cordia o bardzo dużych, naprawdę ogromnych, chyba jednych z największych czereśni. To są nawet 12 gram, czytam, że to 12-gramowe owoce. Tutaj troszkę nieco mniejszy kaliber, około 8, ale to są takie naprawdę solidne odmiany o dużych owocach. I takie właśnie przyjemne, takie odmiany deserowe. Jest już końcówka marca, a ja niestety jeszcze nie wzięłam się za wysiewy pomidorów. Jestem totalnie do tyłu. Wiem, że większość z Was tam podglądam na Instagramie, jak się ktoś tam do mnie odezwie. No macie już piękne, piękne siewki, które powschodziły. Postanowiłam pójść taką trochę drogą na skróty i sprawdzimy, czy mi się to sprawdzi. Kupiłam pomidory koktajlowe, z których wydobyłam nasionka. Te nasionka dałam do takiego właśnie słoika z wodą. Każde nasionko jest otoczone taką galaretką. Ta galaretka, tak jakby ten żel wokół, zawiera substancje hamujące kiełkowanie. To jest coś, czego się trzeba pozbyć, żeby właśnie uzyskać nowe rośliny. Także trzymając to w takiej wodzie, to lekko zaczyna fermentować, potem wymieniając systematycznie tą wodę, no dochodzimy do tego, że uzyskujemy czyste nasiona właśnie już bez tej otoczki takiej żelowej, które właśnie zaczynają mi kiełkować. Także teraz, ostatni raz w formie słoiczkowej, widzimy te nasiona, wyglądają naprawdę świetnie. Mam nadzieję, że to się wszystko uda, a jak nie, no to trudno, chyba kupię po prostu od kogoś sadzonki, no bliżej już tego majowego terminu, ale podjęłam taki eksperyment, zobaczymy, czy spóźnialscy w wysiewaniu nasion jeszcze też mają szansę nadgonić i czy taka metoda rzeczywiście troszkę przyspieszy tą naszą drogę do uzyskania sadzonki pomidorów, także jestem bardzo, bardzo ciekawa, traktuję to naprawdę jako taką formę eksperymentu, dam Wam znać, czy to się uda, czy to będzie kompletna klapa, nie wiadomo. Były już drzewa owocowe, były pomidory, czyli w sumie też owoce, bo cały czas mam poczucie, że powinniśmy już żyć w erze postwarzywnej, że klasyfikacja warzywa, owoce w ogóle jest bez sensu. Ja swoje dzieci zdecydowanie uczę tego, że pomidor jest owocem i uczę ich rozpoznawania tego i uczę ich, że marchewka nie jest warzywem, tylko jest korzeniem. Chciałabym, żeby miały takie szersze spojrzenie na to, co nas otacza i nie chcę, żeby tak spłycały sobie rzeczywistość na warzywa i owoce, ale przejdźmy już do roślin i przejdźmy już do kwiatów. Przy okazji kupiłam też taką sympatyczną roślinę, jest to piwonia drzewiasta, piwonia japońska o takich pięknych, będzie kolorowych, różowych kwiatach. Widzę, że tutaj już jest też taki jeden pączek zawiązany, także bardzo sympatycznie się ta sadzonka prezentuje, widzę, że tutaj nawet ma takie rozgałęzienie i nawet coś tutaj jeszcze coś wychodzi prosto, tak jakby z bryły korzeniowej, więc jestem bardzo ciekawa, jak w pierwszym roku po posadzeniu ta roślina będzie wyglądała, a muszę przyznać, że piwonie to są moje absolutnie, absolutnie ulubione rośliny, więc na pewno w moim ogrodzie nie może ich zabraknąć. Także taki drobny prezent zrobiłam sama dla siebie, chociaż staram się ostatnio nie kupować dużej ilości roślin i tak jak widzicie, dzisiaj kupiłam w zasadzie rzeczy tylko do ogrodu. To jest to taki mój cel, takie jest moje założenie. Jeżeli chcecie, żeby nieco w kolejnych filmach może wspomnieć trochę o tym, jak poradzić sobie z może nadmiernym kupowaniem roślin albo z przekraczaniem budżetu, który macie założony na zakupy roślinne, to bardzo chętnie Wam podpowiem parę moich wskazówek. Także ja takie bardzo skromne zakupy, a w zasadzie można powiedzieć, że do OBI pojechałam kupić korę do ściółkowania roślin, ale oczywiście oprócz kory, którą wrzuciłam do bagażnika, to pojechało ze mną jeszcze coś więcej, także taka drobna przyjemność. Ja Wam, kochani, za dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję. Zapraszam Was na kolejne filmy. Pamiętajcie, że możecie wspierać mnie i ten kanał subskrybując go. Kliknijcie łapkę w górę, jeżeli film Ci się podobał.
Ja zapraszam Was na kolejne filmy już niebawem. Do zobaczenia, trzymajcie się, pa pa. A dla tych, którzy pozostali do końca, standardowo bonus. Pokazywałam Wam ostatnio moje miseczki z Pepco. Są naprawdę wspaniałe, więc jeżeli jeszcze ich nie kupiliście, a macie w planach, to myślę, że warto, póki ta oferta jest dostępna, się wybrać, ponieważ tak piękne miski w cenie tylko 20 zł, to jest naprawdę no super, super oferta, bardzo mnie cieszą, ale będąc w Biedronce znalazłam też świetne miski właśnie tam, ponieważ znalazłam dwie takie miseczki. Każda też jest właśnie taka całkowicie dziwaczna, całkowicie nieidealna. Ta jest taka bardziej jasno-błękitna, może lekko wpadająca w taki szary kolor. Dosyć gładka, takie pojedyncze gdzieś jakieś takie ciapeczki, kropeczki się pojawiają, natomiast ta druga no, ma takie mocniejsze, intensywniejsze nakrapiania. Także każda jest absolutnym unikatem, zachwyca mnie to totalnie. Były w cenie 10 zł, więc myślę, że warto się rozejrzeć, szczególnie, że chyba teraz znowu jest jakaś promocja na te wszystkie rzeczy typu niespożywcze, jakaś 60% na drugi produkt czy coś takiego. Także jeżeli jeszcze w Twojej Biedronce są, to warto może zerknąć, bo naprawdę wyjątkowo przyjemne. Dla porównania wielkości, no to są to mniejsze miski, ale również bardzo przyjemne na jakieś płatki śniadaniowe, na jakieś dodatki. Także tutaj taki większy rozmiar zdecydowanie i mniejszy, ale wspaniałe, piękne rzeczy się wokół nas pojawiają i nie do końca w miejscach, w których bym się tego spodziewała. Także tutaj adres Pepco, a tutaj adres Biedronka. Rewelacja, naprawdę wspaniałe naczynia z kamionki, szkliwione, bardzo nieregularnie. No takie, można powiedzieć, dziwaczne, małe arcydzieła, każde jedno. Bardzo, bardzo serdecznie Wam, kochani, dziękuję. Dziękuję, że zostaliście do końca. Trzymajcie się cieplutko, do zobaczenia wkrótce, pa pa!